Witam Państwa w czwartek 3 grudnia ze studia przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości telewizji Imperium o nowych kierownikach w Gliwickim Teatrze Muzycznym, raport z budowy DTS-ki, relacja z Barbórki i drugi odcinek studia prasowego. Szczegóły za chwilę w serwisie. Agnieszka Baron, zapraszam. Poznaliśmy nazwiska nowych kierowników w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Konkurs na stanowisko kierownika muzycznego wygrał Wojciech Gwiszcz, absolwent Katowickiej Akademii Muzycznej. Przez 3 sezony dyrygował przedstawieniami musicalowymi i koncertami w Chorzowskim Teatrze Rozrywki. Natomiast nowym kierownikiem wokalnym została Marta Florek, również absolwentka Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Jest cenionym pedagogiem na tej uczelni, a na swoim koncie ma zwycięstwa w prestiżowych konkursach i festiwalach. Jednocześnie występuje na deskach Gliwickiego Teatru Muzycznego, Chorzowskiego Teatru Rozrywki i Warszawskiego Teatru Komedia. Nowemu kierownictwu życzymy samych udanych premier, a do tematu teatru przy Nowym Świecie jeszcze dziś wrócimy. Wprawdzie górnicze święto, Barbórkę obchodzimy dopiero jutro, ale już dziś w Akademii Przedszkolaka przy ulicy Kościuszki pojawi się wyjątkowy gość. Jak przyznają przedszkolanki, nie było łatwo znaleźć górnika, ale udało się. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedział jeden z dziadków. Pan Czesław Chlewicki w stroju galowym opowiadał dzieciom o tradycjach i trudzie pracy w kopalni. Jak mówić, pokazywać to, co w miarę możliwości Państwo zauważyli, że mamy strój górnika, bo jeżeli nie mamy, że tak powiem, takiego gościa, jak dzisiaj się złożyło, że jest dziadek Iwcia, to staramy się pokazać strój, który tu mamy. Także tradycja, wychowanie. Cześć Iwoś, kto odwiedził dzisiaj Twoje przedszkole? Dadek. Górnik? Dlaczego górnik przyszedł? Bo jest dzień górnika. Co, fajnie górnik opowiadał? Tak. Będziemy odpytywać z tego, co pan górnik opowiadał. Kto jest patronką górników? Święta Barbara. Super, bardzo dobrze. A jak się nazywa górnicza winda? Kto wie? Ja? Tak? Sól. Szola, tak? Tak. Za to, że mogliśmy zobaczyć go w takim pięknym, galowym stroju, bo już niestety okazji jest coraz mniej. Wszystkiego najlepszego z okazji jutrzejszego święta. Tutaj. Dziękuję bardzo. Budowa śródmiejskiego odcinka drogowej trasy średnicowej zbliża się do końca. Roboty zrealizowane są już w 95%. O ostatnim etapie prac na DTS-ce opowiedział nam Maciej Tomczak, inżynier kontraktu trasy. Ekipa telewizji Imperium miała okazję zobaczyć przebieg robót z bliska.
Do wykonania pozostały dwa duże obiekty. To jest tunel, gdzie w tej chwili jesteśmy, długości 493 metry. W tunelu w tej chwili toczą się prace z wykonywaniem okładzin ścian szczelinowych, z dokończeniem barier ochronnych, a także cała infrastruktura związana z wyposażeniem tunelu, czyli budową systemów monitoringu, systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru, systemów oświetlenia, wentylacji, a także detekcji i nadzoru znakami zmiennej treści. Kiedy kierowcy pojawią się na tym ostatnim fragmencie drogowej trasy średnicowej? Jeżeli mówimy o trasie głównej, bo to jest tutaj ten podstawowy element, to jest wiosna przyszłego roku, natomiast w najbliższych dniach zostanie oddany, przywrócona w zasadzie do użytkowania ulica Częstochowska, gdzie też są dwa nowe obiekty, czyli wiadukt nad DTS-ką i kładka dla pieszych. Co się będzie działo w tym odcinku czasu pomiędzy zakończeniem pracy a oddaniem do użytku? Jak to dokładnie wygląda w praktyce? Przede wszystkim będzie to czas poświęcony na odbiory, czyli odbieramy od wykonawcy to, co wykonał. Przez te kilka lat do tego na pewno będą rozruchy całego wyposażenia tunelu, czyli sprawdzania tych systemów związanych głównie z bezpieczeństwem tunelu. Będą w tunelu też robione odbiory ze strażą pożarną. Na koniec obiekt zostanie zgłoszony do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Do tematu DTS-ki powrócimy w kolejnym wydaniu programu Z kamerą wśród ludzi. Nasz reporter Andrzej Wawrzyczek porozmawia tym razem z mieszkańcami ulicy Świętej Katarzyny. Premiera programu dzisiaj, powtórka w niedzielę. Dzisiaj Telewizja Imperium realizowała drugi odcinek programu Studio Prasowe. W naszej redakcji gościli przedstawiciele Nowin Gliwickich i Tygodnia w Gliwicach, a także gość specjalny Grzegorz Krawczyk, pełniący funkcję dyrektora w Muzeum Miejskim oraz Gliwickim Teatrze Muzycznym. Co nowego w teatrze? Bo po tych 17 latach to rzeczywiście możemy się teraz spodziewać pewnej takiej małej rewolucji być może. Czy rewolucji? Nie. Ja myślę, że to jest zmiana kierunku jak gdyby rozwoju tej instytucji następuje. I ja bym nie chciał mówić o programie teraz, ponieważ ja mam bardzo skromny lub właściwie, tak jak Państwu powiedziałem, nie mam tych pieniędzy, żeby myśleć w ogóle o premierze teraz w tym sezonie. Znaczy, ja przyszedłem jakby na początku sezonu, kiedy zwykle sezon się programuje z przesłem dwuletnim, no rok to jest minimum. W związku z czym, no plus dodawszy do tego tą, czy odjąwszy tą stratę półtora milionową i zmniejszoną dotację programową, podmiotową teatru z tego względu właśnie, bo ona spadła do 5 milionów 900 tysięcy, czyli to jest najniższa dotacja, jaką teatr dostawał na przestrzeni bardzo wielu lat, no to wymusza na mnie też pewne działania takie no, sanacyjne właśnie i ograniczyć pewne te działania na scenie, znaczy te nowe projekty, no bo po prostu nie ma na to pieniędzy. Znaczy najważniejsza rzecz to są to, żeby ludzie dostali wypłatę, prawda? To jest najistotniejsze teraz w teatrze. I to wszystko w czwartkowym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium. Przypominam, że wyniki naszej codziennej pracy można śledzić w sieci kablowej Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie. Nasz wirtualny adres to tvimperium.pl. Dziękuję za dziś i życzę miłego popołudnia.